Małgorzata Kożuchowska wróciła z Ukrainy. Przekazała swoje przemyślenia. Małgorzata Kożuchowska wróciła z misji humanitarnej w Lwowie. Aktorka opowiedziała o realiach, w jakich żyją Ukraińcy. Budziła się przy dźwiękach spadających bomb. Wiele gwiazd polskiego show biznesu aktywnie solidaryzuje się z cierpiącymi mieszkańcami naszych wschodnich sąsiadów. Niektórzy przekazują datki pieniężne, zapewniają dach nad głową przybywającym uciekinierom. A inny, tak jak Małgorzata Kożuchowska, osobiście zawożą datki do potrzebujących. Po powrocie z akcji humanitarnej kobieta opowiedziała o swoich przeżyciach. Pomimo wojennej rzeczywistości mieszkańcy Lwowa stają się zachować pozorną normalność. Małgorzata Kożuchowska wyjawia, jak obecnie żyją mieszkańcy Ukrainy. Gwiazda filmów i seriali nie mogła patrzeć na cierpienie naszych wschodnich sąsiadów, którzy od miesiąca stawiają czoło bestialskim atakom rosyjskiego wojska. Aktorka postanowiła działać i osobiście pojechać do Lwowa, by przekazać zebrane rzeczy codziennego użytku oraz leki do szpitala polowego. Po powrocie postanowiła podzielić się odczuciami ze swoimi wielbicielami w mediach społecznościowych. Pobyt za wschodnią granicą był dla gwiazdy bardzo poruszający. Pewnego poranka została obudzona przez dźwięki bliskiego bombardowania, które pozostawiły znamie w jej pamięci. Nie umiem sobie wyobrazić, co czują ludzie, którzy każdego dnia słyszą w okolicach swoich domów wybuchy bomb. Mnie ten dźwięk wybudził raz, podczas bombardowania lotniska w okolicach Lwowa i mam nadzieję, że już niedługo ten odgłos odejdzie w niepamięć, przestanie istnieć, napisała w mediach społecznościowych. Pomimo okrutnej sytuacji na ziemiach Ukrainy mieszkańcy próbują prowadzić normalne życie. Chodzą do pracy, robią zakupy w otwartych sklepach spożywczych, a także spędzają czas w kawiarniach. Wśród rozmówców aktorki słychać głosy podziękowań dla naszych rodaków za szybką oraz liczną pomoc. Wszyscy, z którymi rozmawiałam, podkreślali, jak bardzo doceniają naszą pomoc i jak ważne jest, byśmy nie przestali się za nich modlić. Ja nie przestanę. Będę pomagała tyle, ile tylko starczy mi sił. Przecinek zapewnia Małgorzata Kożuchowska. Aktorka w zamieszczonym filmie wspomniała również o najpotrzebniejszych produktach, których ciągle brakuje za wschodnią granicą. Mieszkańcy liczą na dostawy leków na cukrzycę i tarczycę, opatrunków uciskowych, a także sprzętu oraz bielizny dla walczących żołnierzy.